Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Małgorzata Grzonka, wiceprezeska zarządu z Fundacji Agere Aude. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Obserwujemy w ostatnich tygodniach taką falę nastoletniej przemocy i hejtu. Czy to jest coś, co cię zaskoczyło? Albo zaskakuje? Zaskakuje mnie chyba przede wszystkim skala tego hejtu. Natomiast wydaje mi się, że teraz mamy takie możliwości po prostu, żeby hejtować innych, tak? A kiedyś, no nie powiem, że kiedyś to były takie czasy, a teraz są inne czasy. Natomiast nie oszukujmy się, z hejtem mamy do czynienia tak naprawdę od zawsze. Tylko że wcześniej występował on w innej formie. Kiedyś było to na przykład obraźliwe jakieś graffiti na murze, jakaś plotka sąsiedzka, albo na przykład wydrapane lub napisane długopisem jakieś treści, takie obraźliwe na ścianach, na szkolnych ławkach, albo na przykład na drzwiach w szkolnej toalecie. I mówię tu o szkole, no bo te rzeczy, o których też rozmawiamy, te wydarzenia też zazwyczaj dzieją się w szkole lub po szkole. Kiedyś te komentarze po prostu nie zawsze docierały do osób, które miały obrażać. No a teraz taki nieograniczony dostęp do internetu wydaje mi się, że umożliwił wyrażanie obraźliwych, negatywnych, no i często takich okropnych komentarzy. Po pierwsze, bezpośrednio pod materiałami, które są zamieszczane przez konkretne osoby na ich własnych kontach w mediach społecznościowych. No i z uwagi na to ten hejt też wydostaje się na zewnątrz. No i to, bo to jest właśnie ostatnich tego obserwujemy, to może skupimy się na tym przykładzie chozowskim, chociaż to nie tylko właściwie w Chozowie się w ostatnich tygodniach takie przypadki zdarzyły, że mamy taką przemoc trochę hybrydową. Ona w pewnym wymiarze rozgrywa się na poziomie technologii, czyli nagrywanie i wrzucanie gdzieś do sieci jakichś takich filmików z prześladowania chłopca przez innych nieletnich. A z drugiej strony no, są to takie realne działania, czyli zniszczenie jakiegoś mienia, wyzwiska rzucone w twarz, w innych przypadkach to jest pobicia. To jest jakiś chyba nowy wymiar tej przemocy i tego hejtu. Nie wiem, czy to jest nowy wymiar. Na pewno, tak jak mówię, jest to na jakby na większą skalę. Wydaje mi się, że dlatego, że mamy taką samowolkę w internecie i ludzie tam czują się bezkarni, no to też przenoszą to do świata rzeczywistego. I myślę, że tu w związku z tym, z tą sytuacją, którą przywołałeś, to znaczy tym wrzucaniem filmików do sieci i w zasadzie tym hejtem też, który później wylał się z kolei na te osoby, na tych agresorów, tak? To myślę, że no, że warto tu wspomnieć o tym, że hejt jest jakby, skąd ono się bierze? No jest on domeną ludzi nieszczęśliwych, tak? Takich, którzy czują się niedoceniani, którzy nie wierzą w siebie i dlatego w taki, a nie inny sposób pokazują innym, że są kimś i chcą zasłużyć na szacunek. Nie wiem, czy to już nie było poruszane w przypadku tej omawianej sytuacji, natomiast no, wszyscy wiemy, że łatwiej jest zastraszać osoby słabsze od siebie, łatwiej jest wytykać innym jakieś niedociągnięcia, niż popracować nad sobą. A ludzie, którzy raz, że piszą takie agresywne komentarze, dwa, że są agresywni w życiu, co widać było po tej sytuacji chorzowskiej, no to często chcą w ten sposób, właśnie tak jak mówię, zasłużyć na szacunek w grupie. Albo dać na przykład upust emocjom, w jakiś sposób potwierdzić swoją wartość takim zachowaniem, co oznacza, że prawdopodobnie otaczają się po prostu takim środowiskiem, takimi ludźmi, którzy, w którym tylko w ten sposób są w stanie pokazać, że oni są kimś, tak?
I wydaje mi się, że może to też często wynikać z takiej zasady, chcę zrobić komuś krzywdę, dlatego że sam jestem osobą skrzywdzoną, dlatego że sam jestem osobą niedocenianą, że nikt się mną nie interesuje. Być może osoba, która w jakiś sposób no, podchodzi do kategorii innego, tak, inny, obcy. Być może wydaje nam się, że ona ma lepiej, może ma łatwiej, dlatego no, hejtuje, czy sam stosuje agresję słowną, czy agresję fizyczną w tym przypadku w jakimś innym środowisku, bo na przykład sam doświadczam tej agresji na podwórku, w środowisku szkolnym albo w rodzinie, tak? Bo są jakieś tam sytuacje, których ja nie rozumiem, z którymi nie umiem sobie poradzić, coś mnie boli. I dlatego wydaje mi się, że im bardziej życie danego człowieka go boli, tym bardziej interesuje się życiem innych. Mnie jeszcze ciekawi ten aspekt tego, że no jeżeli robimy coś źle, to zazwyczaj wiemy, żeby się nie nagrywać, ale też kiedy rozmawiam z młodymi, którzy wychowują się już w czasach mediów społecznościowych i wszechobecnych aparatów, to oni mają często taki odruch, że jednak wolą sobie zdjęcia mimo wszystko nie robić, albo robić czemuś zdjęcia, ale niekoniecznie sobie. A tutaj mamy taki przypadek, no właśnie, bo może to zdjęcie, nie wiem, trafić do kogoś i zostać w zły sposób wykorzystane. A tutaj mamy taki przypadek ludzi, którzy no, trochę jak powiedziałeś przed chwilą, wyzywają się na innych, a i dodatkowo jeszcze to nagrywają. To jest też chyba ciekawy zabieg, który się tutaj dzieje. Wydaje mi się, że to w zasadzie nie jest odosobniony przypadek, nie? Bo mieliśmy już wiele takich przypadków. One są później pokazywane zazwyczaj w telewizji, co też nie jest dobre. No ale wracając jakby do tematu tego nagrywania się, prawdę mówiąc, nie wiem, wydaje mi się, że u tych nastolatków nie ma jakiegoś takiego poczucia, że jednak ten internet wcale nie jest anonimowy, że to, co było złe, to mimo tego, że gdzieś tam może przynieść mi sławę, czyli szacunek wśród kolegów, to jednak przez to zostanę pociągnięty czy pociągnięta do odpowiedzialności, często odpowiedzialności karnej, nie? No, w zależności już od wieku tych osób. No dobrze, to powinno się wydarzyć potem, bo jeżeli w tym przypadku te materiały trafiły szerzej do szerszego obiegu medialnego, pojawiły się także w mediach. Właściwie po chwili sytuacja trochę się odwróciła, bo to ci, którzy atakowali, zaczęli stawać się ofiarami nagonki. Tak, jasne. I myślę, że to było nieuniknione. Nie wiem tylko, skąd się bierze u młodzieży takie przekonanie, że robię coś złego, nagrywam to, chwalę się tym, ale no nie wiem, być może nie myślą o tym, że to dotrze do osób, które faktycznie mogą, tak jak mówię, pociągnąć je do odpowiedzialności, tak? Ja na przykład zawsze mówię i trzymam się tego rękami i nogami, że najważniejsza jest rozmowa i edukacja z młodzieży, że powinniśmy w jakiś sposób słuchać się nawzajem i uwrażliwiać na inność, pokazywać, że, no jakby, że bycie innym nie jest niczym złym i starać się włączać te osoby, które kategoryzujemy jako inne właśnie. No i myślę sobie, że w przypadku tej sytuacji chorzowskiej mieliśmy tam tak naprawdę trzy strony takie trzy strony konfliktu, tak? Pierwsza to był ten chłopak, który doświadczał tej przemocy i fizycznej, i słownej. Druga strona to były osoby, które go maltretowały. No i trzecia strona to były te osoby zarówno nagrywające tę sytuację, i osoby, które wrzuciły filmik do sieci i te rozpowszechniające go dalej. Mamy też właśnie odbiorców tego filmiku, tak jak powiedziałeś, którzy
później w dużej mierze wyrażali swoje emocje, swój sprzeciw wobec takiego traktowania innych, a jednocześnie robili dokładnie to samo, też krzywdzili te osoby, choć za pomocą słowa. Wydaje mi się, że takie dopuszczanie się samosądów, oceny i takiej agresji werbalnej powoduje jedynie, że wszyscy poczują się źle, tak? Rozumiem, z czego to wynikało, natomiast to, że przewalała się taka fala hejtu w kierunku oprawców, jest no też jest złe, tak? I powinniśmy w tym momencie zadać sobie chyba pytanie, dlaczego tak się wydarzyło? Co w ogóle dało tym nastolatkom to, że opublikowali te filmiki w sieci? Czemu za pomocą przemocy musieli zaspokajać jakieś swoje potrzeby, których nie byli w stanie zaspokoić w inny sposób? Tak jak już mówiłam, może to była kwestia tej chęci zapracowania na taki szacunek rówieśników. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad tym publikowaniem tego filmiku. Wydaje mi się, że to też niesie ze sobą konsekwencje dla wszystkich, tak? Po pierwsze dla tego chłopca, z uwagi na to, że no, wiemy, że w sieci nic nie ginie, tak? Przypuśćmy, że gdzieś tam taka osoba, która została nagrana, po pierwsze jej wizerunek jest rozpowszechniany, no nie jest to legalne, nie oszukujmy się. Po drugie, wydaje mi się, że to się może ciągnąć po prostu za taką osobą długo, długo, bo jeżeli się okaże, że filmik pójdzie jak wirus, dotrze do wielu osób, no to później może się okazać, że w gronie gdzieś tam znajomych tego chłopca będzie ktoś, kto powie: o, to ty byłeś na tym filmiku, tak? I jeżeli on chce zapomnieć o tym, to może się okazać, że tak jak mówię, przez to rozprzestrzenianie filmików w sieci niekoniecznie będzie w stanie jakby oderwać się od tego tak w 100%. Podobnie sytuacja, tak? Wiem, że prowadziliście takie działania jako Agarauda w Mikołowie, w Chłożowie i w Piekarach Śląskich. Czy są jakieś takie zasoby, umiejętności, które młodzi powinni pozyskiwać w szkole, a na przykład nie pozyskują, albo robią to, jest to robione w jakiś niewystarczający sposób? Czyli z jednej strony to jest chyba radzenie sobie z gniewem, a z drugiej strony to chyba te takie, nie wiem, kompetencje na to, jak na gniew i hejt reagować, tak? Jak najbardziej. Myśmy jako Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego no staramy się przeciwdziałać hejtowi i agresji słownej i fizycznej od lat. Gdzieś tam prowadziliśmy, w zasadzie sama prowadziłam jeszcze wtedy projekt o jakby taki edukacyjny na temat hejtu i mowy nienawiści jeszcze 3 lata temu. I tam na przykład w trakcie warsztatów ci uczestnicy zwracali nam uwagę, znaczy w trakcie takiego ćwiczenia dotyczącego profilu hejtera, pytaliśmy ich o to, kim jest hejter, kogo hejtuje i dlaczego to robi, tak? Owszem, było to poniekąd generalizowanie, natomiast udało nam się gdzieś tam wypracować pewne takie cechy, wspólne cechy, które zawsze się pojawiają. I ci uczniowie zwracali też uwagę na to, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy o tym, że ktoś hejtuje, bo chce zyskać szacunek, ktoś hejtuje, bo ma niską samoocenę, bo ma niskie poczucie własnej wartości, hejtuje dlatego, że ma niską pewność siebie, dlatego, że chce być bardziej lubiany i tak dalej. I w trakcie tych samych warsztatów staraliśmy się też pracować nad radzeniem sobie z hejtem. Opowiem jeszcze może za chwilę, jakie były nasze wnioski. Ale wracając jeszcze do samego projektu, który teraz realizujemy, to tak jak wspomniałeś, prowadziliśmy różne warsztaty w Mikołowie, w Chorzowie, w Jastrzębiu-Zdroju i w Katowicach.
I jest to projekt, który realizujemy od 2022 roku. Tam było dużo więcej działań, ale te wydaje się są takie najbardziej bezpośrednie. Jest to projekt Stop Hate, Wybierz język bez przemocy, finansowany z Unii Europejskiej. I w ramach warsztatów prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, bo to zawsze były szkoły ponadpodstawowe, mieliśmy kilka poruszanych tematów, tak? Po pierwsze, zapoznawaliśmy ich z, jakby z, pomagaliśmy im rozpoznawać te zjawiska hejtu, właśnie mowy nienawiści i agresji słownej w ogóle. Pracowaliśmy na studiach przypadku, co też pokazało nam, że to nie zawsze jest tak, że ta młodzież nie potrafi sobie radzić z tymi sytuacjami. Wprawdzie pracowali w grupach, więc pewnie wynikało to z tego, że jakby razem jesteśmy silniejsi i wypracujemy coś lepszego niż w pojedynkę. Natomiast sami zwracali nam uwagę na to, że zdaniem młodzieży pewne sytuacje mogłyby w ogóle się nie wydarzać, gdyby na przykład w szkołach była odpowiednia pomoc psychologiczna, gdyby w szkołach były zajęcia wychowawcze, takie realnie wychowawcze, a nie byłaby to taka lekcja, która służy tylko do odrabiania innych lekcji. Zwracali też nam uwagę na to, że warto zadbać o swój rozwój osobisty i że oni by chcieli takich lekcji, takich warsztatów, nie? Wracając trochę do tego, co mówiłaś wcześniej, jakie umiejętności są takie najbardziej potrzebne, żeby sobie z hejtem poradzić, albo jak w ogóle na takie zdarzenia reagować? Czy to jest coś, czym nastolatek powinien sobie poradzić sam, czy powinien pójść z tym do rodziców, nauczycieli, czy zadzwonić w jakieś miejsca? To właściwie zależy od skali hejtu, natomiast no oczywiście, że dużo łatwiej jest zmierzyć się z jakimkolwiek problemem, czy to jest hejt, czy to jest cokolwiek innego, jeżeli mamy się z kim porozumieć w tej sprawie, jeżeli mamy się komu wygadać. Jeżeli chodzi o takie umiejętności, które na pewno pomagają z radzeniem sobie z hejtem, czy w ogóle z trudnymi sytuacjami, no to po pierwsze warto budować pewność siebie, warto uczestniczyć w tego typu zajęciach. To są raczej zajęcia proponowane przez ośrodki terapeutyczne albo przez NGOsy. Warto pracować też nad swoją samooceną, nad poczuciem własnej wartości. I myślę, że między innymi takie budowanie poczucia własnej wartości jest widoczne właśnie przy hejcie, tak? Jeżeli dana osoba spotyka się z hejtem, powiedzmy, że działa w internecie, publikuje jakiś filmik, pod filmikiem jest 100 komentarzy, w tym 90 jest pozytywnych i 10 to są jakieś takie negatywne czy agresywne wręcz komentarze. No i wtedy, jeżeli ktoś ma odpowiednie umiejętności, to stara się, czy może powinien starać się pamiętać o tym, że tych 10 komentarzy negatywnych to jest tak naprawdę nic w porównaniu z tym, że tych 90 pozostałych ludzi nas podziwia, tak? I to jest jedna z takich strategii radzenia sobie z hejtem, to jest właśnie to, żeby zwracać uwagę na to, ilu ludzi nas podziwia, ile osób mówi o nas w pozytywny sposób, zamiast skupiać się na kimś, kto myśli o nas źle. Myślę, że kolejna taka strategia radzenia sobie z tym hejtem, to jest wyznaczenie sobie takich osób, czy sporządzenie listy osób, na których zdaniu nam zależy, tak? Z którymi się liczymy. I jeżeli jest jakiś uczeń czy uczennica w klasie, gdzieś tam ma bliższe relacje powiedzmy, z trzema osobami z tej klasy, albo nawet z kimkolwiek spoza klasy. I jeżeli wie, że tej osobie zależy na jej poczuciu szczęścia, na przykład, tak,
zależy jej na jej samopoczuciu, no to w tym wypadku, otrzymując jakiś negatywny komentarz czy negatywne wyzwisko, niezależnie od tego, czy na korytarzu, czy na jakimś forum klasowym, od osoby, która, za którą nie przepada, której nie lubi, no to warto pracować właśnie z tą osobą doświadczającą tego hejtu nad tym, żeby starała się puścić w niepamięć tego typu komentarze, bo jakby ten kontakt niczego dobrego też jej nie przynosi, tak? Myślę, że jeżeli teraz z drugiej strony, jeżeli osoba jest świadkiem hejtu, na przykład jeżeli ja byłabym świadkiem hejtu, tak, i mam okazję porozmawiać z tą osobą, która go doświadcza, no to po pierwsze staram się udzielić jej wsparcia społecznego. Staram się na przykład, jeżeli widzę, że ta osoba bardzo przeżywa ten hejt i nie potrafi sobie z nim poradzić, no to staram się skierować ją do psychologa. Jeżeli jest taki w szkole, to super. Jeżeli go nie ma, no to jednak można się zgłosić do poradni pedagogiczno-psychologicznej. Jeżeli chodzi o psychiatrę, to wiem, że tam są bardzo długie kolejki oczekiwania, więc do tego może to może być trudniejsze. Warto też powiedzieć wtedy takiej osobie, że to, co ktoś o niej myśli, wcale nie jest prawdą. Że no wystarczy takie zdanie, że ja w to nie wierzę, przecież jesteś inny, niech tam sobie ktoś mówi, co chce, ale wszyscy wiemy, że tak nie jest, tak? Myślę, że warto też pokazać temu hejterowi, że, no, że się nie poddajemy i że to nas nie dotyka, że porozmawiać na przykład z tą bliską osobą na temat doświadczonego hejtu, tak jak mówiłeś, czy młodzież powinna się zgłosić do kogoś, tak? Moim zdaniem koniecznie powinna porozmawiać z kimś. Nie mówię tu wcale, że to musi być osoba dorosła, bo moim zdaniem nie musi, bo czasem lepsze relacje mamy z rówieśnikami, tak? Niż z osobami dorosłymi. Czasem może być tak, że jakaś przyjaciółka czy przyjaciel jest ci bliższy niż rodzina, więc lepiej cię rozumie na przykład, tak? I chodzi tylko o otrzymanie tego wsparcia społecznego. Jeżeli ja doświadczam hejtu na przykład, to warto byłoby zastanowić się nad tym, co ten hejt mi robi, jak on na mnie działa i na przykład dlaczego te słowa mnie dotknęły, co mogę z tym robić, w jaki sposób przepracować to w sobie, w jaki sposób w ogóle popracować nad sobą, żeby następnym razem mnie to nie bolało. I jeszcze mam jedną taką uwagę co do tego. Warto spojrzeć na tego hejtera właśnie z takiej perspektywy, jak mówiłem na początku, czyli takiego człowieka, który jest nieszczęśliwy, który cierpi, który sam sobie no, szkodzi tą nienawiścią, bo jest nią przesiąknięty i poczuć żal po prostu względem tej osoby, tak? Czy to jest zjawisko, które dopiero narasta, czy jesteśmy w jakim miejscu, w którym raczej można stwierdzić, że już powstają narzędzia, powstaje, rośnie świadomość rodziców, młodzieży, nauczycieli i raczej ten problem jest w jakimś takim punkcie, w którym raczej już nie będzie się drastycznie rozwijał jako takie zjawisko masowe. No teraz obserwujemy taki wybuch i ciąg zdarzeń, które gdzieś tam się pojawiają. A tak jak mówiłaś, trochę nie o wszystkich takich zdarzeniach nie wiedzieliśmy, bo one gdzieś tam rozgrywały się na arenach bardziej szkolno, w zamkniętych grupach w internecie, w jakichś ograniczonych gronach.
Czy to jest zjawisko, które będzie się rozszerzać i nadal sobie z nim jako społeczeństwo i nie radzimy, czy mamy już narzędzie i raczej to jest rzecz, która może nie wygaśnie, ale raczej to nie będzie się rozwijać w kolejnych miesiącach, a raczej latach? Chciałbym w to wierzyć, ale obawiam się, że takich narzędzi i takich warsztatów jest wciąż za mało. Wydaje mi się, że owszem, ludzie są bardziej świadomi, więcej osób zgłasza się na przykład na terapię czy do psychologów, tak? Natomiast nadal są takie społeczności, w których pójście na terapię czy zgłoszenie się do psychologa jest odbierane jako no, w kategorii osobistej porażki, tak? Nie bardzo rozumiem takie podejście, natomiast jest tak i myślę, że to w tych społecznościach będzie trudniej. Wydaje mi się też, że teraz te pokolenia najmłodsze są bardziej świadome, ale z drugiej strony też no, częściej diagnozuje się u tych młodszych osób jakieś stany lękowe czy depresyjne niż to było wcześniej. Ja wiem, że może to wynikać z tego, że wcześniej mniej w ogóle ludzie się diagnozowali, a teraz się diagnozują. Natomiast myślę też, że nie chcąc zwalać winy na internet i na komputer, to myślę też, że ta wirtualność na pewno w tym nie pomaga, tak? Bo i w bajkach, i w grach, i w filmach obserwujemy bardzo dużo przemocy i ta przemoc się sprzedaje. Zwłaszcza jeżeli jest to przemoc na przykład dwójki celebrytów czy celebrytek, tak jak w przypadku Fame MMA. To się sprzedaje i widzowie zazwyczaj są w takim wieku nastoletnim, tak? Oni chcą to oglądać. I wydaje mi się też, że przez to później przechodzi to do rzeczywistości i no, skoro celebryta tak robi, to czemu ja mam nie robić, co jest z tym złego? Małgorzata Grzonka była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.